Generator Kolpica, drugie podejście, pewnie niestety nie ostatnie, a może niestety czy stety, no nie ostatnie, bardzo trudny temat. Właściwie jeżeli tyle czasu zużyłem na same obwody rezonansowe, aż 3, no to na Kolpica właściwie powinno być z 10. Przesadzam, nie chcę Was zanudzić, ale to wymaga jednak... Wymaga jednak no, sporego wysiłku również z mojej strony. Jeżeli chcecie w ogóle to zrozumieć, to i z waszej niestety też będzie wymagało sporego wysiłku. Trudność 10 na 10, przydatność tak jak poprzednio oceniam mniej więcej na 6. Może trochę przeszacowałem, no to jakby to jest już zależne od tego, ile kto potrzebuje z tego wnieść dla siebie. No i... I cóż, może zacznijmy. Na razie przypomnijmy w ogóle, o co chodzi w tym generatorze. Dzień dobry. Przypominam, to jest schemat podstawowy tego generatora w układzie wspólnej bazy. Wspólna baza na stałym potencjale. Wzmacniacz rezonansowy, tranzystor. Tranzystor T1 z obwodem rezonansowym stanowi wzmacniacz rezonansowy. Ta kreska w zasadzie sama z siebie stanowi obwód dodatniego sprzężenia zwrotnego. Więc to jest wzmacniacz rezonansowy objęty pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego. Teraz przypomnijmy to, do czego już doszliśmy wcześniej, a mianowicie do takich wniosków, że... Sam wzmacniacz rezonansowy ma duże wzmocnienie i o ile dla wzmacniacza to jest z pewnością korzystne, o tyle dla generatora nie, dlatego że my musimy tak naprawdę uzyskać wzmocnienie równe 1. Generator musi wystartować ze wzmocnienia większego od 1. Przypomnę. Czyli drgania narastają w ten sposób, tak przeważnie to powinno wyglądać, ale potem się amplituda powinna ustabilizować. I się tutaj nie ustabilizowała. Czyli w tym miejscu na początku to dorysowałem obwiednie. Tutaj KU jest większe od jedności, a tutaj KU to jest takie KU końcowe, to jest dokładnie 1, dokładnie 1. I nie może być ani więcej od jedności, bo jeżeli by było więcej, choćby 1,001, to drgania by narastały nadal, ani nie może być 0,999, bo drgania by zgasły. Więc na początku musi być więcej niż 1, a potem musi się ustawić 1, ale chyba rozumiecie, że jeżeli by się wystartowało ze wzmocnienia początkowego rzędu 100, to coś, ten mechanizm, który musiałby tutaj się pojawić, miałby bardzo trudną robotę, czyli zdusić ze wzmocnienia na przykład 100 do wzmocnienia 1. Bardzo trudne. A tutaj nie ma żadnego wymyślnego wcale mechanizmu, który będzie to wzmocnienie tłamsił, bo wprawdzie jest jeden super skuteczny, mianowicie nasycenie tranzystora, czyli otwarcie złącza baza kolektor, tak zwane ograniczanie kolektorowe, ale to jest rzecz, której bardzo, bardzo, bardzo chcemy uniknąć, bo ma być to generator sinusoidalny, a nie generator obciętego sinusa. Bardzo dużo byśmy tracili na ograniczaniu kolektorowym, które oczywiście jest, jakby to powiedzieć, stuprocentowo pewne. Jak już się pojawi, to na pewno utnie sygnał. Na pewno amplituda dolnej połówki nie zejdzie poniżej EB minus otwarcie złącza baza kolektor, czyli przy ręcznym liczeniu to jest mniej więcej 0,5 V. Więc dlatego musimy zastosować dzielnik i w generatorze Kolpica, konkretnie w Kolpicie, ten dzielnik to jest to stłumienie wstępne wzmocnienia w zamkniętej pętli robimy dzielnikiem pojemnościowym. Tym się charakteryzuje Kolpic. W Meissnerze byłby to transformator z przekładnią obniżającą. Żeby wzmocnienie startowe, powiedzmy, było no kilka, może być 1,5, może być 3. Z takich wzmocnień początkowych jeszcze ten słaby mechanizm, który właśnie dzisiaj omówimy,
będzie w stanie być może zdusić wzmocnienie, zanim włączy się ograniczenie kolektorowe. Niestety ten mechanizm jest słaby, taki powiedziałbym wiotki, i nie ma dużej siły, nie ma dużej skuteczności. No i niestety to jest jeden z problemów z Kolpicem, że dużo łatwiej o kolektorowe ograniczanie niż ten drugi mechanizm, który się zwie ograniczeniem emiterowym. Ale najpierw zajmijmy się tym stłumieniem, tego początkowego bardzo dużego wzmocnienia. Załóżmy, że wzmacniacz rezonansowy sam z siebie ma wzmocnienie, załóżmy 100 dla ustalenia uwagi, a my chcemy wystartować od wzmocnienia początkowego w pętli równego 2. No to ten dzielnik z tych dwóch pojemności, które przypominam jednocześnie są dzielnikiem ograniczającym wzmocnienie wstępne, to startowe, i jednocześnie stanowią, wypadkowo stanowią pojemność rezonansową obwodu rezonansowego, to tutaj mamy ten dzielnik i ten dzielnik trzeba zrobić tak, żeby on dzielił sygnał przez, no powiedzmy 50, prawda? Czyli gdyby to tak zapisać, wzmacniacza na przykład jest 100 V na volt, KUC będę to tak oznaczał, czyli to jest tłumienie, chociaż to K nie powinno być w ten sposób oznaczone, tłumienie w dzielnika pojemnościowego, czyli to powiedzmy, a dobra, niech będzie, że to jest wzmocnienie, to by było 1 przez 50, czyli dzielnik wzmacnia 1/50 razy, czyli 0,02. No w związku z tym, jeżeli to wymnożymy przez siebie, czyli tutaj mamy wzmocnienie, w tym miejscu jeszcze mamy wzmocnienie 100, potem mamy ten dzielnik i po dzielniku mamy już wzmocnienie 2. To wtedy oznaczałoby, że wzmocnienie startowe, o tutaj, to by było K0 w tym miejscu, byłoby równe 2 volty na volt. A wzmocnienie końcowe, właściwie powinienem tutaj napisać KK, końcowe wzmocnienie zawsze jest równe 1, o ile generator poprawnie pracuje, bo nie ma obowiązku oczywiście poprawnie pracować po czemu. To zależy, a czasami jest bardzo trudno uzyskać tę poprawną pracę. Więc, no, wyobrażamy sobie właśnie, że tutaj akurat ten dzielnik pojemnościowy ma wzmocnienie 50. I teraz wzmocnienie, przepraszam, 1/50, czyli tłumi 50 razy. I teraz, czyli powiedzmy, moglibyśmy używać od takiego oznaczenia tłumienie 50 razy. To jak tłumienie w ten sposób. Teraz, bardzo ważną rzeczą jest zrozumienie tego, czym ten dzielnik reaktancyjny jest. Jeszcze raz powtórzę. Kolpitz to dzielnik pojemnościowy, Hartley to transformator i, przepraszam, Hartley to dzielnik indukcyjny z dwóch cewek, a Meissner to po prostu transformator. W sumie chyba najłatwiej jest zrozumieć transformator tym, którzy do transformatorów w ogóle są jakoś przyzwyczajeni. Wszystkie te sposoby, jeżeli uznać transformator też za rodzaj dzielnika, czyli tłumika, bo jeżeli przekładnie jest zmniejszająca, to transformator tłumi sygnał. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Wszystkie są reaktancyjne. Pojemnościowy, reaktancyjny, dwa kondensatory. Hartleyowy, dwie cewki, nie ma w żadnym z nich nie ma, żaden z nich nie jest tłumikiem, dzielnikiem z rezystancji. Co jest o tyle ważne, w pierwszej chwili wydaje się, to jest to takie jakieś nieżyciowe i takie jakieś no trudne. Można by było jednak użyć zwykłego dzielnika rezystancyjnego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak by było mentalnie najprościej, ale no właśnie tym lepsze są dzielniki reaktancyjne, chociaż są trudniejsze w obsłudze, że nie są z rezystancji.
A dlaczego to jest ważne? No dlatego, że gdyby tu zastosować dzielnik rezystancyjny, to on by psuł dobroć obwodu, który często i tak jest jakby na granicy sensownej dobroci, w zależności od tego, w jakie cewki, w jakie częstotliwości się trafi. Więc wzięcie dzielnika rezystancyjnego, no to jest jakby rozwalenie podstawowych właściwości generatora, który ma mieć obwód z dużą dobrocią. To daje te jego najbardziej pożądane cechy. A dzielniki reaktancyjne mogą tylko jakby, mają tę wadę, że no oddziałują na obwód rezonansowy w ten sposób, że jakby no ustalają jego częstotliwość rezonansową, czyli na przykład te dwa kondensatory ustalają częstotliwość rezonansową, ale dobroci nie psują. Żaden z tych elementów, co to jest dobroć? To jest ślad po tym, jak dużo energii przelewające się między pojemnością a indukcyjnością w obwodzie rezonansowym. Dobroć to jest ślad po tym, ile tej energii, która tam się przelewa, wytraca się w postaci ciepła. Te elementy oba nie wytracają niczego w postaci ciepła. Oczywiście wiemy, że cewka ma stratność, ma skończoną dobroć i w niej widzimy rezystancję wytracającą, ale no nie chcemy dodawać tych rezystancji, które miałyby jeszcze dodatkowo wytracać energię w postaci ciepła. No i tutaj dochodzimy do takiej trudnej, ciekawej, był takiej zaskakującej rzeczy, że dzielnik reaktancyjny, taki to omówimy pojemnościowy, czy mógłby być też transformator, ma pewną kapitalną właściwość, że oczywiście, zobaczcie, ten dzielnik jest obciążony rezystancją wejściową tego układu wspólnej bazy, który ma no niestety w ogóle bardzo małą rezystancję wejściową, bo to jest RB', czyli w przypadku, jak chyba żeśmy przyjmowali w poprzednim filmie 5 mA, no to to by było mniej więcej 5 ohmów. Zetrę już ten start, bo to już chyba wyjaśniłem. To jest strasznie mało. I teraz zobaczcie, że no gdyby to był nawet jakiś inny dzielnik, w ogóle dzielnik, który jakby tak dzieli, ale nie. I tak jakby nawet pomijając to, że dzielnik rezystancyjny psuje dobroć, no to żeby to tłumiło 50 razy, to tutaj należałoby dać 5 razy 50, czyli chyba 250 ohmów. Czyli rezystor, gdyby to był tylko tak obwód rezonansowy i jeden rezystor, pomijając już, że to gorsze właściwości częstotliwościowe będzie miało, ale po prostu jeden rezystor. Żeby uzyskać to tłumienie, trzeba TUC 50, to trzeba by było 5 razy 50 zrobić, czyli chyba 250 ohmów, jeżeli dobrze liczę, więc to i tak jest mała rezystancja no, wrzucona w to miejsce. No, nie da się nie stłumić tym obwodu rezonansowego. Dzielnik reaktancyjny nie tłumi dobroci. Więc teraz co mamy z dzielnika? Więc to jest fantastyczna właściwość dzielnika, że po pierwsze nie tłumi dobroci sam z siebie, a po drugie tę rezystancję pokazuje jako dużo większą. To jest niesamowita rzecz i to nie jest łatwo pokazać, ale będę próbował. Najpierw wyobraźmy sobie po prostu taki dzielnik. Albo no może zacznijmy od transformatora. Wyobraźmy sobie transformator taki raczej wielkiej częstotliwości z przełożeniem na przykład 10 do 1 będzie nam łatwiej rozumować i liczyć. I mamy transformator ze sprzężeniem dobrym, czyli między tymi uzwojeniami jest pełne przekazywanie strumienia magnetycznego, czyli dobre sprzężenie, całkowite załóżmy dla ustalenia uwagi. I jest tak, że to jest uzwojenie duże, to małe, to ma 10 razy mniej zwojów. I zastanówmy się, jak się tutaj będzie, co się będzie działo, jeżeli obciążenie będzie opornik 1 kΩ,
i mamy taką przekładnię dziesięciokrotną. A tutaj mamy, załóżmy, żeby znowu dla ustalenia uwagi coś sobie wyobrazić, mamy 10 V sygnału. Tu mamy 10 V sygnału, sygnał zmienny oczywiście, sinusoidalny, przechodzi przez transformator. I teraz jedynym elementem, poza stratnościami w transformatorze, ale ten na razie pomijmy, możemy chyba założyć, że stratność teraz w cewkach będzie, jeżeli będzie jakaś, to będzie i tak nie tak straszna jak to. I teraz wyobraźmy sobie coś takiego. Jeżeli tu jest 10 V, przekładnia jest 10 do 1, to tutaj jest, w tym miejscu jest 1 V. No i teraz spróbujmy odtworzyć, jaka jest moc wydzielana na tym oporniku. Bo jeszcze raz, straty pogarszanie dobroci obwodu, to straty na ciepło. No więc w tym miejscu na wyjściu mamy moc, to jest U kwadrat przez R, więc mamy 1 V do kwadratu przez 1 kiloohm, no i to się równa 1 mW. 1 mW. Po co mi była moc? No tylko po to, żeby, nieważne jest, że to nie jest gorący opornik, sami rozumiecie, miliwat nie jest wyczuwalny, ale ja chciałem zobaczyć następującą rzecz. Jeżeli obciążenie tutaj, to RO, wydziela moc 1 miliwata, to znaczy, że straty są 1 miliwata. I teraz, gdyby nie było transformatora i w tym miejscu byłby jakiś opornik tutaj, tutaj. Nazwę go R zastępcze. I on by miał bezpośrednio w tym momencie wytracać tę samą moc, a tu ciągle jest 10 V sygnału. Czyli mamy AC 10 V. Jaki musiałby być ten opornik, żeby bez transformatora były te same straty? No musiałaby być moc też 1 mW. Ale po tej stronie uzwojenia transformatora jest 10 V. Jeżeli się chwilę zastanowić, no to musi być tutaj tak, P zastępcze, musi być też 1 mW. I to, żeby to był 1 mW, to tu musi być tak, 10 V do kwadratu bo tutaj mamy, musi być ta sama moc. Jeżeli to ten zastępczy opornik ma wprowadzać te same straty, to musi się na nim wydzielać dokładnie ta sama moc. Więc 1 mW, ale przy 10 V. No to żeby to już doliczyć do końca, to mam nadzieję, że już jesteście w stanie zobaczyć, że żeby to było spełnione, to R zastępcze musi być równe 100 kiloohmów. Czyli jeżeli przekładnie jest 10 do 1, to może już widzicie, a może nie, to zaraz wypowiem to wyraźnie, to ta dziesięciokrotna przekładnia podwyższa rezystancję widzianą na samym końcu, za transformatorem, czy za w ogóle dzielnikiem jakimkolwiek reaktancyjnym, w reaktancyjnym będzie tak samo, 10 do kwadratu razy to, czyli w ogólnym zapisie R zastępcze to jest, w przypadku transformatora to by było M do kwadratu razy RO. Czyli jak przekładnie jest 10, M do kwadratu to jest 100 razy RO 1 kilo i to nam daje ten wynik 100 kiloohmów. Tak jest z transformatorem, a zapytacie, jakim cudem miałoby być tak samo z dzielnikiem. No to już mówię. Otóż z dzielnikiem jest tak naprawdę identycznie. To jest dzielnik. W naszym przypadku ja to odwrócę teraz,
żeby był bardziej taki dzielnikowy ten dzielnik. Czyli no tak to jest, tutaj CR2 jest podłączone do zasilania, czyli sygnałowo do masy. Więc tutaj mamy 10 V sygnału. To mamy, tutaj mamy tłumienie TUC, to nazwałem. Niech będzie takie samo jak w transformatorze, czyli dziesięciokrotne tłumienie. Więc tutaj mamy opornik obciążenia, który ma też, żeby było tak samo jak z transformatorem, 1 kiloohm. No i to znaczy, że jeżeli ten dzielnik pojemnościowy dzieli przez 10, to w tym miejscu mamy 1 V sygnału. Jeżeli mamy 1 V sygnału na RO, to dokładnie tak samo będzie wydzielana, taka sama moc będzie wydzielana na RO. 1 V do kwadratu przez 1 kilo, 1 miliwat. I dokładnie tak samo jak tutaj, wychodzi, że żeby zastąpić RO rezystorem w tym miejscu, to tak samo trzeba by było dać 100 kiloohmów tutaj, żeby zastąpić 1-kiloohmowy opornik, który jest widziany za dzielnikiem reaktancyjnym, bo sam dzielnik reaktancyjny nie wytraca energii. On może tylko magazynować i musi potem oddać. Jeżeli tam się pojawia jakiś sygnał zmienny, no to może być podzielony, ale nie może być wytracona energia. Więc jeżeli mamy dzielnik pojemnościowy, to jest to samo, prawda? Tylko wyciągnięte z układu na bok. I obciążone jest to jakąś rezystancją, to psucie od strony wejścia będzie takie jak podział do kwadratu razy ta rezystancja. Czyli tutaj jest dokładnie tak samo, R zastępcze, tylko zamiast przekładni mamy podział. Równa się TUC kwadrat razy RO. Czyli w tym naszym przypadku całkiem realistycznym, czyli że takim, którym wzmacniacz sam rezonansowy ma wzmocnienie 100 i musimy zastosować tłumienie 50-krotne, żeby uzyskać wzmocnienie pierwotne, takie startowe, równe 2, no to zobaczcie, tu jest 50, tu jest, starłem już, ale tutaj jest 5 ohmów rezystancji wejściowej. No i teraz trzeba policzyć, jak to strasznie małe 5 ohmów, wezmę kalkulator, bo inaczej się oczywiście pomylę, tutaj mamy 50 do kwadratu, czyli 50 do kwadratu razy 5 ohmów, to jest 12,5 kiloohma. I w tym przypadku z takiej rezystancji R zastępcze równa się 12,5 kiloohma. No dlatego, że tutaj jest stosunkowo duży podział. 50 razy. 50 do kwadratu to jest 2500 razy 5 ohmów, to właśnie wychodzi 12,5 kiloohma, co jest prawie na pewno dużo więcej niż rezystancja zastępcza RR wynikająca z dobroci cewki. Pokazywałem Wam na obwodach rezonansowych, przy obwodach rezonansowych, jak wyglądają te dobory, jakie można robić między L a C, jak kształtujemy świadomie RO, opór charakterystyczny, jak dobieramy tak, żeby trafić w opór charakterystyczny sensowny obwodu rezonansowego. No i po prostu, jeżeli wiemy, że będzie taki prąd, z czego wynika taka rezystancja, z czego wynika, że mniej więcej będziemy musieli tłumić kilkadziesiąt razy i to jest tylko takie wstępne obliczenie, to nie możemy tego od razu sami, tak bez danych nie możemy tego stwierdzić, ale mniej więcej tego się będziemy mogli z grubsza tych rzędów wielkości spodziewać, więc widać, że jeżeli nam dobrze, że tak to wyjdzie, będzie tu wzmocnienie dość duże, to obciążenie zastępcze wnoszone do obwodu rezonansowego przez bardzo małą przecież rezystancję wejściową wspólnej bazy
zamieni się w całkiem duże dzięki właściwości właśnie dzielnika reaktancyjnego, kapitalnej właściwości. Mnoży przez przekładnie, czy też przez tłumienie do kwadratu. Fajna rzecz i z tego w generatorze właśnie korzystamy, bo wspólna baza wydaje się, że no swoją rezystancją wejściową zabije każdy obwód równoległy. No właśnie nie aż tak bardzo dzięki temu właśnie temu mechanizmowi przenoszenia rezystancji poprzez kwadrat tłumienia. Dobrze, to w takim razie myślę, że ten temat mamy z grubsza załatwiony. I teraz przechodzimy do drugiego tematu, jeszcze trudniejszego niestety. Nie wiem, czy go zdążę opowiedzieć w tym wykładzie do końca, ale przynajmniej spróbuję zacząć. To właściwie będzie najważniejszy motyw, który mamy do omówienia w generatorze, mianowicie no, trzeba teraz się zająć tym, jak ten układ, który jest bardzo niepozorny, składa się z bardzo niewielu elementów, miałby sobie radzić z ograniczaniem wzmocnienia. No i to teraz będziemy właśnie o tym mówić. Otóż, jak tu to powiedzieć, dobrze, że ten mechanizm tu w ogóle jest, bo pierwszy oczywiście pierwszy generator Kolpica był lampowy. Jaki tam był mechanizm ograniczania, nie potrafię powiedzieć, nie potrafię go odczytać, nie znając się na lampach, ale powiedziałbym tak, tu ten mechanizm ograniczania w ogóle jest, ale jak to powiedzieć? No mam wrażenie, że nikt go nie planował, bo to jest dokładnie taka sama realizacja, jak sądzę, którą zastosował właśnie pan Kolpic w swoim pierwszym generatorze tego typu i tam pewnie jakiś mechanizm ograniczający wystąpił, a to jest przeniesienie na tranzystor i tutaj właściwie ten mechanizm wystąpił, ale jest, ale wcale nie musiał być. To nie jest tak, że on musi się pojawić sam z siebie. Nie, nie musi. Tu na szczęście jest. Jest słaby, trudny do zrozumienia, ale na szczęście jest. Cóż to takiego jest? To coś to jest właściwie detektor równoległy. To jest o tyle takie śmieszne i straszne jednocześnie, że w tym prostym układzie elementy pełnią bardzo wiele, wiele ról naraz i wydaje się, gdzie tu jeszcze detektor? Otóż emiter zestawiony z tymi pojemnościami, głównie z pojemnością akurat pod tym względem, ważniejsza jest pojemność ta, ona jest większa, CR2, ona jest większa, bo to przecież ma być dzielnik tłumiący wyraźnie, więc jeżeli miał mieć tłumienie 50, no to powiedzmy, że załóżmy, że to ma, nie wiem, nanofarad, to ma 49 nanofaradów, koło 50 nanofaradów. Ta pojemność jest większa, więc głównie emiter widzi coś, co ma dużą pojemność, ale to nie musimy w tej chwili nawet wnikać w to, jaka to jest wartość tej pojemności. Ważne, żeby umieć zobaczyć, że emiter jest pobudzany z układu poprzez pojemność, z jakiegoś układu sygnałem poprzez pojemność. I teraz zapomnijmy o tym, że to jest generator Kolpica, tylko skupimy się właśnie na tej detekcji równoległej. Sam detektor równoległy, taki klasyczny, wyglądałby mniej więcej tak. Może nie tak. Albo dobra, narysuję trochę tak, jakby to miało być przerysowane z tego. Z tego kawałka Kolpica.
Tu jest źródło sygnału, jakieś EG. Tu jest jego rezystancja wewnętrzna RG. A tu jest o ten zacisk. To jest zacisk wejścia. To jest wejście na wspólną bazę i jednocześnie wejście na detektor. Tutaj jest dioda. Dioda by była w klasycznym detektorze równoległym, pracuje dioda. Ale tutaj pracuje, no, tranzystor pracuje swoim złączem baza-emiter. Identycznie się zachowując jak dioda. Od strony emitera patrząc, tranzystor wygląda zawsze jak dioda w zasadzie. No więc tu mamy tam pojemność, jaką się nazwę taką pojemnością detekcyjną. To z grubsza co do wartości jest to, ale nie musimy się nad tym koncentrować. To jest złącze baza-emiter, a to jest RE. Tak by wyglądał detektor równoległy normalny, z tym, że oczywiście w detektorze byśmy rysowali takim klasycznym podręcznikowym, narysowalibyśmy rezystor tutaj równolegle do diody, ale to jest to samo. Tutaj też jest równolegle do diody, tylko tak niezręcznie narysowany. No i różnica jest teraz taka, że po pierwsze to nie jest dioda, tylko tranzystor, ale pod względem, jakby to powiedzieć, złączowości PN to jest dokładnie to samo, przyznacie. No i różnica jest też taka, że druga różnica jest taka, że czyli to pierwsze to właśnie w ogóle nie była różnica. Druga różnica też mało istotna jest taka, że tu jest normalnie w detektorze byłoby typowo masa, a w tym układzie jest EB. Przyjmijmy EB wygodne tablicowe 2,7 V, czyli to EB to de facto jest dzielnik rezystancyjny z pojemnością blokującą i nic więcej, ale będzie nam wygodnie myśleć, jak przyjmiemy, że to jest taka po prostu bateria 2,7 V. No i tutaj mamy to 2,7 V. No i cóż, w momencie, kiedy układ startuje, czyli EG właściwie jeszcze nie ma, 0 mV sygnału, to tutaj są 2 V. Tutaj są sobie 2 V, no bo ta dioda to złącze, ta za emiter przewodzi, więc no tutaj mamy te 2 V. Po to przyjąłem 2,7, żeby było wygodne 2 tutaj. No tak. No i teraz co się będzie działo dalej. Jeżeli sygnał się pojawi w końcu i na przykład będzie miliwoltowy, to jeżeli to jest sygnał miliwoltowy, powiedzmy ma miliwolt, to ten tranzystor pracuje jak klasyczna wspólna baza, małosygnałowy wzmacniacz. Miliwolt, 5 miliwoltów, tranzystor pracuje liniowo i energia w tym dodatnim, w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego rośnie, czyli wchodzi miliwolt, wzmocnienie w całej pętli jest 2, tak jeżeli udało nam się zrealizować ten cel, o którym mówiliśmy wcześniej, to z miliwolta robią się 2 miliwolty, robią się tutaj to się robi akurat 100 miliwoltów, ale po podziale się robią 2 miliwolty, no i te 2 miliwolty znowu tu wchodzą i po podziale będzie 4 miliwolty, 8 miliwoltów, 16 miliwoltów i tak to będzie narastać. Póki sygnał jest mały, to patrzymy na ten tranzystor oczami małosygnałowymi, czyli to jest wtedy wzmacniacz małego sygnału, klasyczna wspólna baza i nic więcej. No ale to właśnie jest kłopot z tym układem. Na tym on polega. Ten tranzystor na początku, przy starcie generacji, zachowuje się jak klasyczny wzmacniacz liniowy w układzie wspólnej bazy i koniec. Ale kiedy sygnał narasta i kiedy poprawnie zadziała ograniczanie amplitudy emiterowe, to do tego, co normalnie on pokazuje sobą jako wspólna baza, dochodzi kolejny efekt. I ten tranzystor staje się detektorem. Ale żeby stał się detektorem, sygnał EG musi narosnąć, żeby wywołać efekty nieliniowe. Póki EG jest małe, miliwoltowe, efektów nieliniowych nie ma. Ale kiedy spróbujcie sobie to wyobrazić, że EG na przykład osiąga napięcie, sygnał już jest, bo ja wiem, nie 5 mV, tylko 200 mV.
to już dla złącza nie jest mały sygnał, prawda? Więc zobaczcie, co tutaj się będzie działo. Jeżeli pójdzie połówka dodatnia, to z 2 V na chwilę zrobi się 2,2 V, napięcie na złączu spadnie do 0,5 V i złącze się praktycznie zatka. Więc podnoszenie tutaj jest poprzez źródło EG jest możliwe, łatwe, bo do góry jak sygnał idzie, to po prostu przytyka złącze i ten emiter przestaje się niejako bronić przed sygnałem, bo się zatyka. Przy jeszcze większych amplitudach tranzystor by się zatykał jeszcze mocniej, jeszcze na dłuższy kawałek okresu. A teraz popatrzmy, co jest trudniejsze, co się dzieje, kiedy to jest w dół, połówka dolna tych 200 mV. Otóż teraz przez RG, które przyjmiemy tutaj, żeby się nie kłopotać tym za bardzo, jest stosunkowo małe, nie jest zerowe, ale jest stosunkowo małe, to teraz będzie próba poprzez CDT, to CDT, czyli pojemność detekcyjną, która w tym przypadku stanowi de facto wypadkową pojemność tych dwóch pojemności, głównie CR2. Ona będzie poprzez tą pojemność otwierała, i to dość silnie, to złącze. Czyli ograniczeniem prądu przy szarpnięciu w dół, gdyby nie było RG i kondensator byłby bardzo duży i był w stanie przenieść ten sygnał bez strat, to tak jakbyśmy próbowali na złączu zrobić nie 2,7, tylko, przepraszam, nie 0,7, tylko 0,9 V, prawda? Gdyby szarpnąć w dół o 200 mV i CDT by to przekazał na emiter, bo to jest przecież emiter. No to 0,9 V nie jest możliwe w ogóle tak naprawdę przy małych prądach na normalnych tranzystorach. Gdyby naprawdę nam się udało, to byśmy zniszczyli tranzystor. Ale tutaj takiej możliwości nie ma. RG po pierwsze jest ograniczone, to nie jest 0, więc popłynie przez niego po prostu zwiększony prąd, ale na złączu będzie mniej więcej 0,7 V. Natomiast prąd otędy wypływający, bo tu mamy teraz sytuację taką. EG zrobiło ujemną połówkę. Prąd teraz płynie do EG stąd. Przecież głównie stąd. I teraz ten prąd jest duży, no bo tak jakby w tym momencie usiłujemy silnie spolaryzować złącze PN. Co to znaczy? To znaczy, że do lewej połówki CDT wpływa znaczący prąd. Ładuje tę lewą okładkę CDT dodatnio. Podnosi potencjał. A potem jest prąd w drugą stronę. Kiedy znowu się robi połówka dodatnia, teraz to narysuję zielonym kolorem, będzie w tę stronę, będą w tę stronę strzałki. Tak będzie płynął prąd. I teraz przy połówce dodatniej złącze się zatyka, przestaje, że tak powiem, się opierać tym zmianom, a jedyne, co może ten prąd odebrać, to będzie RE. Dlatego występuje w tym miejscu wyraźna asymetria prądów. Dla połówek ujemnych EG wyciąga prąd poprzez CDT z diody. Dioda się broni, ma małą rezystancję. Złącze baza emiter czy zwykła dioda tak samo by się broniła, ma małą rezystancję i wypuszcza dość silny prąd dla połówek ujemnych. Ten prąd wpływa do EG, ale poprzez CDT. Ten prąd ładuje lewą okładkę do potencjałów dodatnich. Potem następuje ruch w drugą stronę i w zasadzie należałoby powiedzieć, a teraz prąd wypływa z lewej okładki i tutaj powinien być teraz robiony minus z kolei, prawda? I ten plus, i ten czerwony plus, i zielony minus powinny się w zasadzie na pierwszy rzut oka równoważyć. I tak się dzieje, one się równoważą, ale wtedy, kiedy sygnał jest mały. To kiedy sygnał jest mały i dioda jest cały czas otwarta i dla plusów, i dla minusów, to wtedy te dwa
prądy się równoważą, czyli prąd, który wlewa się w lewą okładkę, jest właściwie taki sam jak prąd, który się wylewa z tej lewej okładki. Natomiast kiedy już jest duża amplituda, to sprawa się robi niesymetryczna. Ten prąd czerwony jest duży, a prąd zielony, ten odpływający do array, jest mały. Ponieważ dioda, jak się otwiera, to ma ohmy, pojedyncze ohmy, a array ma pewnie, ile to mogłoby być, z 500 ohmów. Więc zdecydowanie przeważa ten czerwony prąd, czyli ten ładujący prawą okładkę. A prąd rozładowujący, ten zielony, zdecydowanie jest mniejszy. Jaki jest skutek? Ano taki, że z okresu na okres lewa okładka CDET jest doładowywana silnym prądem, rozładowywana słabym. Tutaj potencjał w tym miejscu po prostu rośnie. I to zaznaczę taką strzałką. Średnia, składowa średnia w tym miejscu rośnie. W tym miejscu potencjał jest średnio, w naszym układzie akurat 0, a w tym rośnie. A jeżeli rośnie, to spróbujcie to zobaczyć. To jest trudne, ale no niestety, żeby zrozumieć ten mechanizm, trzeba właśnie to zobaczyć. Jeżeli ten potencjał średni rośnie, czyli na przykład z 2 V się zrobiło, powiedzmy, pojechało w górę i teraz już nie 2 V w tym miejscu, mówię o tym węźle, może w inną stronę to narysuję. Tutaj się zrobiło, powiedzmy, 2,2 V, czyli narosło napięcie na lewej okładce CDET, a więc narosło napięcie średnie na emiterze. I zobaczcie, teraz było 2 V, wtedy złącze było normalnie cały czas otwarte, a teraz jest 2,2 V, może być jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, w zależności od amplitudy EG. No to przy już 2,2 V zamiast 2 przy starcie, to już jest przy wzrastaniu amplitudy generowanego sygnału. Jeżeli się zrobi 2,2 V, to będzie znaczyło, że dla połówek dodatnich na pewno, przynajmniej na kawałku, to złącze jest zatkane. Czyli tranzystor się zatyka. Na część okresu tranzystor się zatyka. Nawet gdyby nie było efektu ładowania lewej okładki CDET, to gdyby po prostu wpuścić tutaj 200 mV czy 300 mV, no to musiałoby następować zatykanie okresowe, zatykanie i odtykanie tranzystora. Gdyby nie było efektu ładowania CDET, to po prostu byłoby symetrycznie. Połówki dodatnie zatyka, połówki ujemne otwarty. Połówka dodatnia zatkana, połówka ujemna otwarty. Ale zachodzi tutaj dodatkowy efekt, także to nie jest przez półcięcie. Bo jeżeli ta składowa średnia w tym miejscu rośnie, a rośnie, bo się ładuje pojemność CDET, patrząc od jej lewej okładki, to cięcie jest coraz wyżej. Czyli jeżeli mamy jakiś taki sinus, który tutaj nie będzie sinusa tak naprawdę, ale łatwiej nam sobie to wyobrazić, że to jest jeszcze sinus niezniekształcony, to gdyby nie było efektu podnoszenia się tego potencjału na emiterze, no to po prostu połówka dodatnia z grubsza byłoby zatkanie, ujemna otwarcie, ale ten efekt występuje, więc tutaj jest, to jest nasze 2 V pierwotne, to zielone to 2 V, które były na początku, ale teraz wzrosła składowa średnia, to już jest 2,2 V po naładowaniu się pojemności CDET. I to oznacza, że tranzystor będzie się otwierał tylko na część okresu. Tylko że ja źle narysowałem, przepraszam Was bardzo, bo pomyliłem się jak student. Ale kiedyś byłem studentem, a w dodatku ciągle się uczę, to będzie trochę inaczej. Ja to źle narysowałem, bo tak w ogóle nie można narysować. To są 2 V średnie tutaj, kiedy jeszcze nie ma efektu naładowania CDET. I to, co się dzieje, to w tym miejscu podnosi się składowa średnia. Więc to, co się dzieje, tak naprawdę rysunek był błędny. To tak będzie się podnosiło.
cały sinus podjedzie do góry, bo jego składowa średnia musi być teraz, to jest składowa średnia, to ta składowa średnia podjechała do góry. Sinus ma na środku składową średnią, więc po prostu my będziemy widzieć sinus, który gdybyśmy tutaj popatrzyli sondą, gdyby można było sondą dotykać, to byśmy zobaczyli i widzielibyśmy ten proces ładowania się CD, ten proces, właśnie ten mechanizm pracy detektora równoległego. Cały ten obrazek po prostu by się przesuwał do góry. Razem z ładowaniem się pojemności CD, czyli składowa średnia na początku jest tu, a potem jest tu, wyżej. Tylko że cały sinus przesuwa się w tym momencie do góry. To oznacza, że tranzystor będzie się otwierał na coraz mniejszą część okresu. Że on będzie tak porządnie zatkany i dopiero częściami ujemnych połówek będzie się otwierał. Bo zobaczcie, jeżeli tutaj już jest nie 2 V, tylko 2,2, zróbmy to tak, 2,2 V, to teraz, żeby tranzystor się otworzył, 2,2, no pas grzeł trochę, ale w tablicy jest mało, to 2,2 wymaga opuszczenia z powrotem do 2 V. Tutaj mamy 2 V teraz. Teraz ten poziom otwierania tranzystora jest tutaj. Bo to są 2 V, prawda? Przy 2 V ta dioda się otwiera, ta dioda czy złączy. Więc musi sygnał spaść do 2 V i dopiero teraz się tranzystor otwiera. Wcześniej jest zatkany. Czym wyższe będzie naładowanie pojemności CD, czyli przy coraz większych amplitudach, to będzie jechało jeszcze coraz bardziej w górę. Załóżmy, że dojdzie do 3 V, prawda? No to przy 3 V, gdyby dojechało w końcu do 3 V, ten środek idący przez sinus, to są załóżmy 3 V, to żeby teraz odetkać tranzystor, trzeba zjechać do 2 V, czyli trzeba pojechać o 1 V w dół. O 1 V w dół. A do tego momentu tranzystor jest zatkany. Jaki to ma efekt na pracę całego generatora? Ano taki. Pierwsza rzecz, bo może to budzić wątpliwości. Zatkany tranzystor jest dla obwodu rezonansowego, jakby to powiedzieć, bezpieczny. To jest poprawna współpraca. Bo zatkany tranzystor to jest podłączenie niczego do obwodu rezonansowego i to nie psuje dobroci. Jeżeli ta dobroć jest przyzwoita, to zatkany tranzystor oznacza, że po prostu elementy między sobą wymieniają energię w tym czasie, ponieważ jeżeli ta dobroć jest, nie wiem, z 10, to tego w ogóle nie widać, że tranzystor jest zatkany i nie dostarcza w tym momencie energii do obwodu, bo na chwilę się zatkał. On się zatkał tylko na część okresu, prawda? On tutaj jest zatkany, tutaj się otwiera, zatkany, otwiera się. Ale przy tak małym, krótkim wyłączeniu się tranzystora nie widzimy tego na sinusie w tym miejscu, bo obwód rezonansowy sobie drga spokojnie. I on wytraci oczywiście energię, ale trzeba by było zatkać tranzystor na przykład na 20 okresów i wtedy byśmy zobaczyli już zanikanie sygnału, ale to jest tylko kawałek okresu. Nie widzimy nic. Więc zatykający się tranzystor dla obwodu rezonansowego jego dobroci jest bezpieczny. A to, co się dzieje, to co powoduje, że zmniejsza się wzmocnienie, to jest właśnie to coś, że ten fakt, że tranzystor się na chwilę zatyka, na coraz większą chwilę przy wzroście sygnału, zatyka się na coraz dłuższy kawałek okresu i, uwaga, to jest clue tego mechanizmu, w związku z tym przez ten kawałek okresu, ten nie dostarcza energii do obwodu rezonansowego. A jeżeli nie dostarcza, to spada coś takiego dziwnego, co w pierwszej chwili nie wiadomo, co to jest, ale no, muszę to wypowiedzieć w ten sposób. Spada średnia energia dostarczana do obwodu rezonansowego, średnia za okres. Średnia za okres. I teraz, jeżeli ona spada za okres, to właściwie spada wzmocnienie. I uspokojenie tego procesu, znaczy wyrównanie, jest wtedy, kiedy dostarczana energia wyrównuje, dostarczana przez tranzystor, wyrównuje straty
straty, które wynikają z obciążenia przechodzącego przez ten dzielnik. No, dzielnik pomaga, jak już powiedzieliśmy, ale no nie stuprocentowo. W ogóle jakaś rezystancja tutaj się pojawia. Widoczna rezystancja obciążenia, widoczna poprzez dzielnik, pojawia się. No i straty własne cewki na ciepło. I jeżeli ten proces potrafi zmniejszyć energię za okres, to jeżeli potrafi zmniejszyć dokładnie do takiego poziomu, żeby wyrównywać, stanąć na wyrównywaniu strat, tyle samo strat na dobroć obwodu, na straty w cewce, na straty spowodowane rezystancją obciążenia, ile dostarcza za kawałek okresu już tylko tranzystor, to wtedy mamy uspokojenie drgań, wzmocnienie robi się jeden. To jest ten mechanizm ograniczania emiterowego. Strasznie długo już gadam, więc będę kończył. Resztę opowiem już na następnym wykładzie. A podsumowując tak na razie, na szybko, to ten mechanizm jest niezbyt skuteczny. To działa, ale jeszcze raz, ograniczanie kolektorowe działa dużo skuteczniej. I zanim to ten mechanizm spowoduje, że tranzystor, on będzie rzeczywiście zmniejszał wzmocnienie za okres, ale to zobaczcie, to jest dość płytkie, no to jest tylko takie przesuwanie składowej średniej względem tego, kiedy się otwiera emiter. Następnym razem postaram się to Wam pokazać na symulacji, na przebiegach, to będzie lepiej widać, ale musiałem najpierw wprowadzić tak pierwsze koty za płoty. I teraz to, co jest problemem tego mechanizmu, to, że on jest właśnie taki słaby i płytki. A najlepiej to widać po tym, że ten mechanizm nie jest w stanie całkowicie zablokować sygnał dochodzący do wejścia. Ten sygnał tu ciągle jest. On ciągle tam jest. Nie ma takiej możliwości, że tutaj siedzi taka jakaś niewidoczna łapa i po prostu trzymając za tę gardziel tutaj, za to dodatnie sprzężenie zwrotne, po prostu jest w stanie przydusić to wzmocnienie tak, żeby sygnał zanikł. No to wtedy ten mechanizm, można powiedzieć, jest bardzo taki skuteczny i silny. Tego się tutaj zrobić nie da. Detektor równoległy zawsze przekazuje, za detektorem równoległym zawsze jest sygnał. Zawsze. Więc tylko tyle uzyskujemy, że no, przytyka się tranzystor na część okresu. Ale nie ma ten mechanizm takiej mocy, żeby go na cały okres zatkać. Nie ma takiej w ogóle możliwości, bo to by oznaczało jakieś perpetuum mobile. Skądś trzeba by było brać większy sygnał niż jest naprawdę. No i dlatego on jest tak miękki, tak słaby ten mechanizm ograniczający, że bardzo trudno jest trafić w taki obszar, że generator jednocześnie generuje, ale ma na tyle małe wzmocnienie początkowe, żeby nie zdążyło zadziałać ograniczanie kolektorowe, a działało tylko emiterowe. Jest to właśnie największa trudność w Kolpitzie i w dodatku jeszcze temu towarzyszą inne problemy, bo właściwie czym my możemy operować? Wzmocnieniem wypadkowym całości, które uzyskujemy poprzez ruchy, poprzez dobór dzielnika tego. Ale ruszając tym dzielnikiem, zmieniamy częstotliwość generacji, bo chciał, nie chciał, trochę zmieniamy. Więc odjeżdżamy wtedy z częstotliwości, która nam była potrzebna, no i musimy to jakoś nadrabiać. Stąd straszny problem z uruchamianiem Kolpitza. I tutaj uwaga, którą powinienem w zasadzie powiedzieć na początku, już będę kończył. Już prawie godzinę gadam. Na stronie burt.pl w zakładce generatory LC dodałem schemat z płytką zaprojektowaną do Kolpitza właśnie, dla tych, którzy chcą ćwiczyć. Żeby nie robić, to już chyba mówiłem o tym, żeby nie robić kolpiców i podobnych generatorów na płytkach uniwersalnych. Nawet na uniwersalnych lutowanych niespecjalnie to musi wyjść, raczej nie wychodzi, a już na stykowych to kompletna mogiła. Tam jest schemat, zaprojektowana płytka,
jakiś taki zgrubny opis tego, jak się tego, tej płytki ewentualnie, gdyby ktoś chciał się bawić, używa. Jest artykuł na temat Kolpitza, tak zatytułowany Kłopoty z generatorem Kolpitza. Wszystko to można sobie z mojej strony pobrać, jeżeli by ktoś chciał się pobawić, to po prostu chciałem Was no, zabezpieczyć przed problemami wynikającymi z samej płytki. Kolpit sam siebie jest strasznie trudny, a jeszcze jak płytka jest niewłaściwa i nie ma masy na przykład porządnej, to właściwie no, mogiła, nie da się tego uruchomić, nawet jeżeli wszystkie parametry układu są poprawne. Nagadałem się strasznie, także dziękuję za uwagę. Pomimo tej strasznej długości tego wykładu bym prosił o suby i rozpowszechnianie, bo kanał, że tak powiem, żeby no, mógł się chociaż trochę utrzymać, to potrzebuje trochę więcej subskrybentów niż jest w tej chwili. Na razie jakby no, jestem, że tak powiem, w plec. Dziękuję, do widzenia, do następnego wykładu.